Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, jest dzisiaj ze mną. A w Sokole już trwają ostatnie odliczenia przed niecodziennym, niezwykłym wydarzeniem, jakim jest Festiwal Święto Dzieci Gór. To będzie niezwykłe wydarzenie także ze względu na to, że odbywa się po rocznej nieobecności spowodowanej pandemią i także pandemia spowodowała to, że nieco w innej formule. No niestety, taki jest świat i taka jest rzeczywistość. W ubiegłym roku musieliśmy Święto Dzieci Gór przełożyć na ten rok, czyli to jest 28. edycja, która miała być rok temu. Dlatego, że wtedy po prostu było to niemożliwe. Teraz może żyjemy w Polsce w trochę bardziej przyjaznej rzeczywistości, jeśli chodzi o świat pandemiczny. Święto Dzieci Gór może się odbyć, no ale poza granicami naszego kraju ta sytuacja wcale nie jest taka cudowna i wspaniała. Stąd odbywa się w formule innej niż dotychczas i mam nadzieję, że to jest jedyny raz, kiedy jest ta formuła. To jest formuła hybrydowa. Czyli zespoły zagraniczne biorą udział, owszem, ale nie przyjeżdżają. One są obecne poprzez internet u nas i na żywo odbywają się dwa koncerty. Koncert inauguracyjny i koncert finałowy Święta Dzieci Gór. Pozostała część koncertowa, czyli te codzienne koncerty, kiedyś par kamrackich, a teraz będą trójki kamrackie, to jest rzeczywistość wirtualna, niestety. Czyli w tym roku do Nowego Sącza osobiście stawią się polskie zespoły, tak? Ile będzie tych polskie zespoły. Będzie to 10 polskich zespołów, 5 zespołów z terenów górskich, które kwalifikowały się jeszcze na ubiegły rok. I do nich zaprosiliśmy jako pary 5 zespołów polskich z terenów, które z górami nie są kojarzone. To są choćby okolice Łowisza, to są choćby Kaszuby, to Mazowsze, te regiony. Więc w ten sposób chcemy pokazać, że polski folklor też jest bardzo bogaty. To jest jedyna chyba możliwość, żeby te zespoły wystąpiły na Święcie Dzieci Gór. No i do nich jako trzeci będzie zespół zagraniczny. Na koncercie inauguracyjnym w niedzielę o godzinie 17 rozpoczynającym się wystąpią zespoły polskie, czyli te 10 zespołów polskich, no plus na ekranie będziemy mogli się przywitać z zespołami zagranicznymi, a to są zespoły choćby z Indii czy z Nigerii, no to wiadomym jest, że przyjechać one nie mogły. Później od poniedziałku do piątku mamy te dni narodowe, dni, kiedy są koncerty zazwyczaj par kamrackich, w tym roku trójek kamrackich, czyli dwa zespoły polskie, zespół z terenów górskich, zespół z terenów no, nizinnych, powiedzmy tak, Polski i zespół zagraniczny. Te koncerty będą miały premierę codziennie o 19:00. To jest premiera internetowa. Będą koncerty do obejrzenia albo na stronie Sokoła, albo na naszym kanale YouTube, albo na naszym kanale facebookowym. Ewentualnie w Parku Strzeleckim będzie Telebim, gdzie będzie można te koncerty wszystkie zobaczyć. Całość zakończy się w przyszłą sobotę o 19:00 koncertem finałowym. I to też będzie pewna niezwykła rzecz, ten koncert finałowy, bo do udziału w nim na widownię zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy kiedyś jako dzieci byli gośćmi, uczestnikami Święta Dzieci Gór. Oni się zgłaszają przez specjalny formularz na stronie internetowej. Marzy nam się takie duże wspólne zdjęcie rodzinne przed amfiteatrem. No i to będzie takie połączenie tego, co było, z tym, co jest, jak teraz folklor też wygląda. I myślę, że to będzie taki rodzinny koncert, bo nie zapomnijmy przecież, że Józef Broda, twarz, duch festiwalu od samego początku, jemu w prowadzeniu tegoż festiwalu, tej edycji, będzie towarzyszyć Krzysztof Trybunia-Tutka. I razem poprowadzą obydwa koncerty. No i stąd później na koncercie finałowym zapraszamy do obejrzenia występu zespołu Dzieci z Brodą, czyli to już Joszko Broda, syn Józefa, ten zespół prowadzi, oraz oczywiście Trybuniów Tutków, no bo właśnie na tym to ma polegać, żeby ci dwaj mistrzowie, którzy poprowadzą tegoroczne Święto Dzieci Gór i mam nadzieję w tej parze będą funkcjonować jeszcze przez wiele lat,
no też coś dadzą od siebie publiczności. W tym roku festiwal Święto Dzieci Gór zagości także w innych miastach. 11 miast, 11 telebimów, czyli rozszerzacie Państwo swoją ofertę. Mieszkańcy innych miast także będą mogli podziwiać i oglądać koncerty. Do tej pory było tak, że to zespoły jeździły i koncertowały w różnych miejscach. Wiadomo, że jak nie ma zespołów na żywo, no to musieliśmy jakoś inaczej pomyśleć. I właśnie scena mobilna, czyli te telebimy, które będą odwiedzać miejscowości województwa małopolskiego i tam będą koncerty w poszczególne dni do obejrzenia, a oprócz tego stała scena w Krynicy, też stały telebim tam stojący będzie, tam można oglądać wszystkie koncerty Święta Dzieci Gór. Oczywiście można też w domu, jak ktoś chce, ale chyba w plenerze jest sympatycznie. W tym roku festiwal jakby otwiera się bardziej też dla dzieci mieszkających w Nowym Sączu, w okolicach. Mnóstwo wspaniałych i bardzo ciekawych warsztatów, które będą się odbywać codziennie przez cały tydzień w Parku Strzeleckim. Park Strzelecki od 15 godziny po dwie tury warsztatowe. To będą też takie spotkania z Józefem Brodą, bo on też będzie uczestnikiem tych warsztatów parkowych. No i właśnie do nich zapraszamy dzieci z Nowego Sącza, dzieci z okolic. Trzeba się zgłaszać przez naszą stronę internetową. Jeszcze trochę miejsc jest, ale nie ma już na co czekać. Tak, nie ma na co czekać. Myślę, że to jest ciekawa rzecz, rozwijająca różne zdolności i możliwości. Poza tym po prostu możliwość spotkania z ciekawymi osobistościami, no bo to dość niezwykli ludzie będą prowadzić. Taką jakby cechą istotną festiwalu było to, że dzieci, które tutaj przyjeżdżały do Nowego Sącza, dzieci, które tańczyły w zespołach, poznawały się nawzajem, spędzały ze sobą czas, jak będzie w tym roku. No i niestety, i to jest właśnie ta część pandemiczna. No nie może tak być w tym roku, że te dzieci będą ze sobą cały czas, że będą ze sobą przebywały, bo te zespoły z Polski nawet, które przyjeżdżają, to one wszystkie uczestniczą w koncercie inauguracyjnym, a potem po prostu rozjeżdżają się do domów, bo nie ma możliwości takiej, żeby one ze sobą spędzały cały ten tydzień. Chcemy jednak zachować się w pełni odpowiedzialnie i zabezpieczyć i te dzieci, i ich rodziny przed ewentualną możliwością zachorowania. Stąd właśnie tylko to krótkie spotkanie, no i to kamracenie troszkę takie wirtualne na odległość. Boleje nas ale nie ma innego miejsca. Nie mamy wpływu na to. Panie dyrektorze, na zakończenie, no to co, możemy już teraz zaprosić wszystkich sądeczan w niedzielę, czy podobnie jak w latach ubiegłych do tego Parku Strzeleckiego będzie prowadził taki barwny korowód, czy tylko koncert? Tylko koncert. Niestety korowodu też nie będzie. No z tych samych przyczyn, o jakich wcześniej mówiłem. Może się komuś to wydawać dziwne, że przecież my teraz mamy tak sympatycznie, tak niemal nie ma zachorowań. No tak, ale Święto Dzieci Gór planowaliśmy i ustalaliśmy wszystko parę dobrych tygodni temu. Wtedy też ta rzeczywistość była dużo bardziej dramatyczna i już wtedy zastanawialiśmy się, czy my nie idziemy za daleko nawet. Dobrze, że jest tak jak jest. Nie będzie korowodu w tym roku, ale mam nadzieję, że to jest jedyny rok, w którym korowodu nie będzie. No i oczywiście zapraszamy wszystkich sądeczan do tego, aby uczestniczyli w koncertach, a kto nie może, może z domu śledzić kanał Małopolskiego Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkich i od razu też przepraszam wszystkich tych, którzy na koncerty być może te na żywo się nie dostaną w Parku Strzeleckim, a będą widzieli puste krzesełka. No, my też jesteśmy zobligowani przepisami. Niestety nie możemy w pełni zapewnić tego amfiteatru. Nieco inny festiwal Święto Dzieci Gór, ale liczymy, że równie udane jak w latach ubiegłych, w nieco innej formule. No cóż. Liczymy na to, że wszystko odbędzie się tak, jak zgodnie z planem, a za rok być może to za to trzymamy wszyscy kciuki. Już w normalnych warunkach te dzieci przyjadą, będą koncertować w Nowym Sączu. Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół.